A co powiecie na inflację? Bo inflacja to jest coś, co mnie zawsze dobija. Jak ja tylko słyszę, że rośnie, to ja już wiem, co się będzie działo. Jeszcze powiedzmy w lutym, marcu, kwietniu, maju myślałam sobie, że kurczę, może tym razem jakoś inaczej podejdą do tematu i spróbują w ogóle, nie wiem, zobaczyć w nas ludzi. O kim mówię? W nas. Nas mówię o nas. O tych osobach, które utrzymują się z pracy, z pensji, pracownikach, emerytach, rencistach. Nas wszystkich, którzy jesteśmy najmniej zarabiającymi, uposażonymi ludźmi w tym kraju. No tak jak pewnie w każdym. Bo to nasza wina, nie wiem czy wiecie. Jak posłuchacie ekonomistów, a przynajmniej takich, których się lubi gdzieś tam puszczać, to wszystko, ta cała inflacja jest naszą winą, bo nam zapłacili za dużo i myśmy chcieli za dużo kupić. Przez co wywindowaliśmy popyt, przez co wywindowaliśmy ceny. No bo słuchajcie, rynek tak działa, że jak masz dużo chętnych, to windujesz cenę, bo nie masz tyle towaru, no i wiecie, tak to się kręci. Ci bardziej rzetelni przypominają, że no, ta nasza inflacja niekoniecznie jest spowodowana czynnikami wewnętrznymi, bo ma dużo czynników zewnętrznych. Te czynniki zewnętrzne to wyższe ceny energii i nośników energii spowodowane katastrofą klimatyczną, na przykład tym, że Unia Europejska od lat obkłada kosztami emisji CO2 kolejne państwa. I wiadomo, że nasza wyjątkowo syfiasta energia, produkowana w większości z węgla brunatnego, tudzież czarnego, będzie nas dużo kosztować. I to nie były żadne cuda, to nie było coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. O tym wiemy od lat. I wiemy też od lat wszyscy, no a przynajmniej ci wszyscy, którzy się trochę orientują, że to jest coś, co powinniśmy szybko z tego uciekać, czyli z naszej wspaniałej, węglowej, gazowej i każdej energetyki opartej na kopalinach. No tego nie robimy, nie robiliśmy, bo przecież wiecie, no, te wszystkie takie lewackie poglądy jakieś ekologiczne, to śmierdzi genderem i LGBT, to tego nie można. No i mamy to, co mamy teraz. Jak się czujecie w winni inflacji?